Przed nami główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, zapraszam. Nie udało się uratować jednego z 6 górników poszkodowanych w wyniku wstrząsu w KWK Bobrek w Bytomiu, do którego doszło we wtorek po południu. Węglokoks Kraj, do którego należy bytomska kopalnia, dziś nie komentuje sprawy. Spółka wydała jedynie komunikat, z którego wynika, że okoliczności i przyczyny wypadku zbadają Okręgowy Urząd Górniczy, Państwowa Inspekcja Pracy, Zespół Powypadkowy i Prokuratura. Fatima Orlińska. Wielogodzinna akcja ratownicza zakończyła się w środę po godzinie 3 nad ranem. Prowadzona była w trudnych warunkach. Kiedy po godzinie 17 ratownicy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego jechali na akcję, wiedzieli, że pod ziemią znajduje się 6 poszkodowanych górników. Mniej więcej po godzinie 18, około 18.30 dotarła do nas pierwsza informacja, już taka konkretna, ponieważ ta wstępna mówiła o tym, że w rejonie zagrożenia znajduje się 6 górników. Natomiast tak jak już wspomniałem, po 18 dotarła do nas wiadomość, że jeden z tych górników wyszedł z tego rejonu zagrożenia o własnych siłach, natomiast 4 przytomnych w kontakcie jest transportowanych w trakcie transportu na powierzchnię. Życia 6 górnika nie udało się uratować. 36-letni mężczyzna w wyniku wstrząsu wysokoenergetycznego został przesypany gruzowiskiem. Jeszcze na wstępnym etapie akcji ratowniczej informowano, że był z nim kontakt. 2 z pozostałych poszkodowanych górników trafiło do szpitala specjalistycznego w Bytomiu. Są w stanie ciężkim, ale stabilnym. Jeden z nich przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej, jest po 2 zabiegach. Drugi górnik przebywa w oddziale chirurgii, ma wykonywane badania obrazowe i po nich okaże się, czy będzie konieczny zabieg. Według informacji przekazywanych przez prezesa Węglokoksu jeszcze we wtorek w chodniku przebywało 14 pracowników, z których 6 zostało bezpośrednio poszkodowanych. Odnotowany wstrząs miał siłę 2,37 stopnia w skali Richtera. Niedawno informowaliśmy, że tylko w województwie śląskim jest ponad 20 gmin, w których na stanowisko burmistrza czy wójta kandyduje tylko jedna osoba. Ale jest taka gmina, w której sytuacja jest zupełnie inna. Siemianowicami Śląskimi chce rządzić aż 8 osób. O tym, dlaczego kandydują i jaki mają plan na miasto, Paweł Jędrusik. Adam Cebula, Marcin Janota, Karina Magielnicka-Siwiec, Danuta Sobczyk, Krzysztof Szyga, Jan Wieczorek, Anna Zasada-Chorab i obecny prezydent Rafał Piech. Te wszystkie osoby chcą rządzić Siemianowicami Śląskimi. Takiej sytuacji chyba jeszcze nie było w Siemianowicach Śląskich, a jestem już dosyć długo w samorządzie. Ale to świadczy o tym, że demokracja ma się dobrze. To świadczy też, że ta społeczność lokalna się organizuje. Danuta Sobczyk kandyduje z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W mieście chciałaby przede wszystkim wybudować wschodnią obwodnicę. Prezydentem chce też zostać obecny przewodniczący Rady Miasta Adam Cebula. Obecny pan prezydent 9,5 roku temu szedł do wyborów pod hasłem rewitalizacji starych kamienic. Wystarczy powiedzieć, że do dnia dzisiejszego mamy 400 pustostanów, a ludzie nie mają gdzie mieszkać. Dla tych, którzy mają gdzie mieszkać i są już seniorami, propozycję ma Krzysztof Szyga, kandydujący z komitetu Lepiej w Siemianowicach. Chcę wprowadzić miejski program budowy wind zewnętrznych w budynkach 3-4-piętrowych. Mieszkańcy starsi płacili całe życie podatki, więc zasługują na to, żeby im pomóc w taki właśnie sposób. Miasto kompletne. Z takim hasłem idzie z kolei do wyborów Jan Wieczorek. Na to miasto kompletne składa się 8 filarów. A najważniejsze z nich to przede wszystkim transparentność, informowanie mieszkańców o tym, co w mieście się dzieje i współudział mieszkańców w zarządzaniu miastem. Koalicja Obywatelska w Siemianowicach postawiła na Annę Zasadę-Chorab, która z kolei stawia na przedsiębiorczość i edukację. Przede wszystkim nowoczesne Siemianowice dla młodych, dlatego że coraz więcej młodych ludzi decyduje się tutaj zamieszkać, no ale niekoniecznie mają dostęp wszyscy do żłobków, do przedszkoli. Kandyduje też, co nie jest zaskoczeniem, obecny prezydent Rafał Piech. Gdyby wygrał, byłaby to jego 3. kadencja. Ostatnie kilka lat to metamorfoza miasta, duża przemiana Siemianowic Śląskich. Pozwoliliśmy sobie przeanalizować ilość inwestycji, pozyskanych środków, ile wydaliśmy na te inwestycje i muszę wam się przyznać, że ja sam byłem zszokowany. Nie sądziłem, że to jest taka skala. 500 zrealizowanych inwestycji. W żadnym innym śląskim mieście w wyborach prezydenckich nie startuje aż tylu kandydatów. Po 7 osób kandyduje m.in. w Zabrzu czy Mysłowicach. Ruch Chorzów walczy o utrzymanie w piłkarskiej ekstraklasie. Teraz jego władze zaangażowały się też w walkę polityczną i popierają jednego z kandydatów na prezydenta w tym mieście, Paweł Jędrusik.
Ludzie ruchu Chorzów, w tym prezes Seweryn Siemianowski, udzielili poparcia Szymonowi Michałkowi w wyborach prezydenckich. Uważają, że ten kandydat może zrobić więcej dla klubu. Należy mu się też szansa spełnienia nie tylko na polu tym miejskim, ale też myślę, że to wsparcie u całego sportu, nie tylko tego profesjonalnego, ale też amatorskiego. Kilkadziesiąt osób związanych z ruchem podpisało się pod oświadczeniem, w którym informują, że nie widzą innej drogi niż zmiana władzy w mieście, jeśli ruch ma się rozwijać. Ale piłeczkę odbija prezydent Andrzej Kotala i wylicza miliony złotych, które płynęły do klubu z miejskiej kasy. Jakoś tutaj kibice nie mam pretensji do tych właścicieli prywatnych, żeby również dotowali, wspierali klub, tylko do miasta. I dlatego też mi to tutaj przypomina, jakby po prostu traktować miasto jak bankomat. Jeżeli w kasie spółki widać dno, no to przychodzą i myślą, że można sobie wypłacić ile się chce. Szymon Michałek, który jest rywalem Kotali, nie ukrywa, że ruch Chorzów jest mu bliski. W końcu sam jest założycielem jednego z rodzinnych sektorów na stadionie. Jeżeli się komuś coś obiecuje, a prezydent Kotala w każdych wyborach obiecał ruchowi stadion i chorzowianom obiecał nowy stadion, to po prostu trzeba się z tego wywiązać, a nie odwracać kota ogonem. W wyborach w Chorzowie startuje jeszcze trzeci kandydat, to Grzegorz Krzak, którego wystawia Prawo i Sprawiedliwość. Zarejestrował się jako ostatni przedstawił swoje postulaty. Marek Strzałkowski, najmłodszy z kandydatów na prezydenta Katowic, powtarza, że Katowice powinny być zarządzane przez superkomputer. W swoim programie stawia na technologię, postuluje też większy udział mieszkańców w podejmowaniu kluczowych decyzji. Fatima Orlińska. Zarządzanie miastem przez superkomputer to hasło powtarzane przez Marka Strzałkowskiego, kandydata na prezydenta Katowic, który dzisiaj zaprezentował swój program. Jeden system informatyczny miałby łączyć wszystkie miejskie jednostki, a dostęp do niego mieliby też mieszkańcy. W swoim programie kandydat ma również budowę konkurencyjnej metropolii czy stworzenie z wyścigów motocyklowych wizytówki miasta. Z jednej strony chcemy, żeby dane miejskie były transparentne, czyli żeby każdy mieszkaniec mógł zobaczyć, ile jest pieniędzy przeznaczonych na daną dzielnicę, na dany obszar, na dany projekt, kto wydaje te pieniądze, kto co realizuje za te pieniądze. Druga rzecz to jest zgłaszanie projektów i zgłaszanie projektów w bardziej skoordynowany sposób niż budżet obywatelski, czyli niż rzucanie jakichś projektów, które zasadniczo nie są specjalnie połączone z tym, jak funkcjonuje całe miasto. Komitet wyborczy Gaja, system Młodzi dla przyszłości, teraz wystawił 25 kandydatów do Rady Miasta. Gdyby zostali radnymi, chcieliby położyć duży nacisk na pomoc przedsiębiorcom. Dzięki technologii, którą dysponujemy, bylibyśmy w stanie stworzyć specjalne platformy, dzięki którym przeanalizowalibyśmy potrzeby rynku, ocenę ryzyka i w rezultacie tego stworzylibyśmy spójne biznesplany, które w naszej ocenie zwiększyłyby konkurencyjność potencjalnych przedsiębiorców lub przedsiębiorców, którzy już prowadzą taką działalność, ale z różnych względów nie osiągają jakby zadowalających rezultatów. Swoich kandydatów na prezydenta i do Rady Miasta ogłosiła dziś również Lewica, tyle że nie w Katowicach, a Tychach. To jedno z niewielu miast w województwie śląskim, gdzie Lewica walczy o najważniejszy miejski fotel. Marek Niedbał to dotychczasowy radny kilku kadencji, który uważa, że w mieście potrzebne są zmiany. Chcielibyśmy bardziej racjonalnie dysponować środkami publicznymi. Mieszkańcy, ja przeprowadziłem pół roku temu ankietę pośród 2000 mieszkańców, gdzie zapytałem się, co chcieliby zmienić w naszym mieście, co im się nie podoba. I mieszkańcy wyraźnie powiedzieli, że to, co najbardziej im doskwiera, to brak miejsc parkingowych. To jest pierwszy postulat. Na drugim miejscu mieszkańcy wskazali problem z tak zwanym ITS-em. To jest program zarządzania ruchem, na który miasto wydało ponad 120 milionów złotych, a ten program, ten ITS nie działa. Jednocześnie Lewica podkreśla, że chce współpracować z koalicją 15 października również na poziomie samorządowym. Dwa wypadki, w tym jeden śmiertelny, w tej samej lokalizacji. Na przejściu dla pieszych w katowickim Wełnowcu jest niebezpieczne i miasto chce coś z tym zrobić. Jednak przeniesienie przystanku tramwajowego może nie rozwiązać problemu. Szkoła i jeden z uczniów chcą, żeby na ruchliwej drodze zamontowane zostały kolejne światła. Łukasz Kądziołka. Tutaj nie wszyscy kierowcy zwracają uwagę na ograniczenie prędkości.
Kilka dni temu w tym miejscu na Alei Korfantego doszło do wypadku, który mógł skończyć się tragicznie. Pod nadjeżdżający autobus wszedł 69-letni mężczyzna. W stanie ciężkim trafił do szpitala. Z kolei kilka lat temu zginęła 17-letnia uczennica tej szkoły. Została potrącona przez tramwaj. W obu przypadkach zawinili piesi. Jednak zdaniem uczniów na przejściu nie jest bezpiecznie. Dochodzi tutaj do częstych wypadków z udziałem tramwajów oraz autobusów i postanowiłem, że aby zadbać o bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników naszej szkoły, napisałem petycję do Urzędu Miasta w celu montażu sygnalizacji świetlnej. To także jeden z postulatów szkoły, której jest uczniem, jednak dyrekcja zaproponowała też inne rozwiązania. Na pewno będziemy wnioskować o sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych, a być może nawet na skrzyżowaniu. Na pewno o zabezpieczenie barierek przy peronach, przy torach tutaj tramwajowych. Do tego poprawienie oznakowania i zastosowanie jakichś rozwiązań mających na celu uspokojenie ruchu. Miasto chce załatwić problem inaczej, poprzez przeniesienie przystanku tramwajowego. Przebudować ten przystanek przy Alei Korfantego w rejonie skrzyżowania z ulicą Gnieźnieńską, stąd właśnie pomysł na to, aby wybudować tam nowy, bezpieczny peron dla tramwajów, aby stworzyć dodatkowe przejścia dla pieszych i aby przede wszystkim wybudować tam też barierki oddzielające ten ruch tramwajowy od jezdni. Na razie petycja w sprawie sygnalizacji świetlnej nie została jeszcze złożona, ale miasto deklaruje już, że rozważy każdą propozycję. Choć po śmierci uczennicy inny wniosek szkoły odrzucono. Występowaliśmy tylko i wyłącznie wtedy o progi zwalniające na tym odcinku, więc takie też negatywne pismo otrzymaliśmy. Można podejrzewać, że urzędnicy nie będą jednak zwolennikami montażu dodatkowej sygnalizacji na Alei Korfantego, którą porusza się bardzo dużo samochodów. Przeniesienie przystanku tramwajowego może zająć kilka miesięcy. Rowerowy sezon dopiero się rozkręca. Wraz z nim Metro Rower. Po pierwszym miesiącu funkcjonowania nowego systemu Metropolia wie już, do jakich podróży najczęściej są wykorzystywane żółte rowery. W kolejnych miesiącach będzie ich przybywać, a do systemu zostaną włączone następne miasta. Łukasz Kądziołka. 46 tysięcy wypożyczeń od 25 lutego do 25 marca. Tyle razy wsiadali na nowe, żółte rowery mieszkańcy metropolii. Metro Rower jest na ulicach od miesiąca i metropolia już widzi pewne trendy. Rower jest takim najlepszym sposobem na pokonanie pierwszej i ostatniej mili. Mediana czasów przejazdu, czyli taka, która się pojawia najczęściej, to 14 minut. To oznacza, że wielu użytkowników nie używa tego środka transportu do rekreacji, tylko dojazdu do pracy czy szkoły. Jedną z popularniejszych stacji jest ta na rynku w Katowicach. W najbliższych miesiącach system będzie rozszerzany. Jest budowanie stacji teraz, dokładanie nowych totemów. Z niektórymi miastami docyzelowywanie też na przykład lokalizacji stacji, żeby one na przykład były jak najbardziej atrakcyjne i potrzebne. 1 sierpnia system ma być kompletny. Metro Rower będzie się wtedy składał z 7 tysięcy rowerów i 924 stacji. Jednak ważna jest nie tylko ilość, ale także jakość. Dużo roboty przed metropolią, bo rzeczywiście są wielkie białe plamy. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o systemie katowickim, no to ja cały czas ubolewam, że operator, może nie operator, ale miasto Katowice czy w tej chwili GZM w ogóle nie słucha mieszkańców. W ogóle nie słuchają tego, gdzie te stacje rowerów mają być. Sezon jeszcze na dobre się nie zaczął. Można spodziewać się, że ten rok będzie pod względem liczby wypożyczeń rekordowy. Zwłaszcza, że w końcu 31 miast będzie mieć jeden spójny system. Taka była środa w informacjach. Jutro czekamy na Państwa o stałych porach. Do zobaczenia.